robienie chleba. Cóż, rączki, kto chce mieszać, rączki myje. Z dwie, trzy osoby, a reszta patrzy. Dziecko może nie, ale ktoś ze starszych. Proszę się nie bać, ja pomogę, podpowiem, jak trzeba robić. Tylko, żeby byli chętni. Zakwasu będzie można sobie troszeczkę wziąć do domu w razie czego, ale zaraz będziemy na oczach wszystkich mieć pachnący chleb. Chleb co prawda był wczoraj zaczyniony. Chlebek był wczoraj zaczyniony, bo nie byłoby tego, no wiadomo, dobrego chlebka bez odpowiedniej procedury, bo to przynajmniej dwa dni musi taki zaczyn stać. To jest głównie tylko mąka żytnia, zakwas, woda, odrobina soli, troszkę mleka, jak jest, a jak nie ma, to może być na wodzie. W tej chwili, żeby ten chleb był troszeczkę taki bardziej, to mamy taki zwyczaj, że mąką pszenną już go zarabiamy. Jest wtedy jaśniejszy, nie jest taki kwaśny, bo my nie wszyscy może aż taki kwaśny lubią. Zapraszam tutaj panie przede wszystkim, bo to była rola kobiet, pieczenie chleba. Przynajmniej raz w tygodniu był pieczony chleb. Starsze nie, bo młodsze, młodzi, którzy przyjeżdżają do mnie, nie znają już smaków dawnego jedzenia. Jest swoja szyneczka, jest chlebek i nie zawsze to smakuje. No a coś ona nie lubi. Pani jest 10. O pana? Nie. No co, nie o pana. Nie, poszły ręce myć. Poszły ręce myć? Tak, już tak. Już tu jedna pani była. Tutaj będzie pieczony, zaraz rozpalimy go. Tak jest. Chce pani spróbować sił? Ręce. Chyba zależy od mąki, nie? Czy ciemny, czy... Tak, tam jest troszkę otręb więcej dań. No, tu też taki no, ciemny. Możemy dać. Nie, jaśniejszy. Chcieliśmy wiejskiego chleba, ale jasnego. Pani Gosiu, papier zaraz placzki. Jak to już się wyrobi, będzie pani kroić szczeblaki te. I tak jedną trzecią, tak, maksymalnie. Na wysokość jedną trzecią. Tak. Pani załapała? Kurczę! Czy pani załapała? Czy pani załapała?
takie. Ty długo pokażesz, nie? Ja kiedyś piekłam też chleby, ale... Półki całe, bo nie położę to ładnie. I będzie. To jest! Nie, tylko trzeba dorobić. Upnieć i już składamy. Ja idę w rumę. Ale nie robimy tych małych, dużych też? Najpierw może małe, ale tu duże też trzeba wszystko. Bo tam jest jakieś... Ale co, mam smarować? Dobrze obsmarować. Trzeba odchodzić, nie? A jeszcze. Też takie ciasto miałeś? Też, nie? Trochę lżejsze. Ale tu chyba są różne mąki, mi się wydaje. Ej, no właśnie, bo to nie będzie typowo pszenny, tylko pewnie nie, no ja nie. Tak? Bo to jest, nie wiem, czy tutaj właśnie taki jest okrębny bawi. I okrębny? Mi się tak wydaje. Uwaga, uwaga, grupa Grzyżyna, poproszę o zbiórkę przebrania. Grupa Grzyżyna. Fajnie wam tu i nie chcą wychodzić. No miło widzieć. Ale już się na blachy to zrobić. Ale jeszcze? Bardziej wyrobiony, tym jest lepszy. Co? Czym wie lepiej, na pewno, panie. Halo. No. Halo. Panie, panie, to było do przewidzenia, że dwójkę się jest. Micha się nie dawał tych pieniędzy. Powiedział się, że zawsze takie ładne. Tak rozciągnąć, nie? Co? Nie będziemy się brudzić o pie... Co? Ja pomogę, tak? Ja będę to wysmarowanie, co? To będzie, to będzie. Nie daj, ja sobie wypadamy. A ty nakłady, żeby rozciągnąć. Nie wiem, czy nawet ten mały, ile to chyba... Patrz. To dobrze, nie. Co, pomagać? Będzie pomagać. Nie Roberto jest. A Ilka, tu mam wodę. Tak, dawaj. Nie, czekaj, czekaj. Oleję rękę. Czekaj, czekaj. Czy się odchodzić lepiej, co? O, zaraz lepiej, nie? Jak ty tam zrobił. Starczy, nie? Nie, co ty? Nie? Tobie urośnie? Co tobie zrobi? Placek czy chleb? Aha. To się zależy, jak będzie rósł, nie? Jak to zależy, jak rośnie? Nie, nie rośnie, tylko że to, żeby było wyższe, to tego ciebie, to jest ciężkie, tak? Tylko masy musi być więcej, o to mi chodziło. Na tą trzecią blaszki mówię, na wysokość. Tak? Krzysieńka? Ale kleiście, tak? No pan to przeniósł tych blaszków? Ja mówię, czekaj, jeszcze? Mówię. Żeby nie jest zrobione. To już jest połowa. Jedna trzecia. Miała być jedna trzecia. Dobrze, spokojnie. Piekłam chleb, wiem. Jest więcej jak jedna trzecia. Nic nie szkodzi. No, tylko... A co, on już ty piec? To co, mogę tą zanieść, jak będzie pani domowa. No, no, żeby się takie tuszyły. Dobre, no, to no, ale to już wkłada na piecy? Nie mówię. Sto, resztę? To będą jeszcze trzy blachy, nie? Nie wyrywaj mi się z ręki. Ty też w sandałkach jakieś nie wiesz.
które się śmieją ze mnie, że ja po prostu tak teraz się śmieją, że ja chyba się boję, żebym się nie wróciła na tych komunikacjach. Się śmieją, że ja w ogóle... Moja teściowa. No to o czym ty ze mną mówisz? O pieczeniu.
Tylko co z tym jajkiem? Masz jajko? Bez jajka włożymy. No ty, a pociąg nie zostanie z buka? A teraz jajko rozrabię. To będzie naturalne. No. Bez malowania.
większe blaszki mieliśmy, tak 10-12 blaszki i taką bojkę do pieczenia, do wyrabiania chleba, okrągła, taka duża, taka wysoka. U nas na wsi to zawsze w pomieszczeniu, w tym budynku inwentarskim, przy budówce był piec do pieczenia chleba. A u nas kuchni, na wierzchu się gotowało. Albo tam u sąsiada to był całkiem od zabudowań osobny budyneczek, wielki piec. Tak, przepraszam, nie mamy, my mieliśmy w domu. Zbudowane z samego sufitu, pod suficem można było spać dwie osoby, bo ty słuchaj na wierzchu, no to tak połączone z sufitem, z gliny i z kamieni. Robert, a ty masz? I teraz na to. Dobra, kędzelek. Tak, tylko. Zmaruję to. No. Aż takich luksusów tu nie wyrabiamy, żeby jeszcze... No to radzie, naucz się. Jak tak, nie? Jeszcze jajkami smarować. Jeszcze makiem posypać. Kura zgubiła, to co miało się zmarnować? No tak, to jak już włożyłeś, to włożyłeś. I zobaczysz różnicę. No tak. Ja no jajkę nie smarowałem. Tak, sucha skóra już jest. No, no. I ja tej ciaśnie. Ale tu znalazła pani gdzieś? Czy? Znalazła. No. Kura skupiła. Bo u nas kur nie ma, psy wyjadają. No jak to? Kury, jajka. No to biegają tu ja tu. Kura zje się, pies się zje. Uratowane. Jeden zostawiamy. Jeden taki normalny. Będzie porównanie. Nie ma. Koście jak coś zabrali. No, ale powiem ci, że to co czuję tu mam. Także mogę ci udowodnić. Jak przyjedziesz, to wyskutamy. No spóźniłem się, jak wyjmowali, ale pójdziemy zobaczyć. Moment, dobrze. Jak jest już? Czy jeszcze nie? Ja tak się bałem z tym ogniem.